Profesjonalny wrestling od kilkudziesięciu lat jest jedną z największych rozrywek sportowych. Nie ma co się dziwić, ponieważ emocje i show, jakie możemy dostać, jest w dzisiejszych czasach rzadko spotykane. Jedną z osób, które przyczyniły się do tak wielkiej popularności owej dyscypliny, jest nie kto inny jak Hulk Hogan. Domyślam się, że jeśli spytamy 10 osób, czy choć raz w życiu słyszeli to nazwisko, to większość pewnie nawet będzie wiedziała, z czym ta osoba jest powiązana. Jednak postać Hulkstera ucierpiała na przestrzeni ostatnich lat, czy to przez zachowanie rasistowskie, czy przez rozprawę sądową o ponad 115 milionów dolarów. Całość tak mocno odbiła się na opinii publicznej Hulka, że nawet WWE postarało się nie ukazywać jakichkolwiek informacji o nim w swoim produkcie. Jednak chyba jest jeszcze światełko w tunelu dla żółto-czerwonej postaci prawdziwego Amerykanina w WWE. Nadzieje na jego powrót do federacji WWE narodziły się kilka dni temu, gdy kilka sprawdzonych stron udostępniło informacje o tym, że Hulk Hogan prowadzi rozmowy z zarządem WWE. W internecie natychmiastowo powstało wiele spekulacji na temat tego, czy Hulkster wystąpi podczas WrestleMania 34, która odbędzie się już za kilka tygodni. Warto dodać, że ostatni raz widzieliśmy Hogana na największej ze scen podczas 31 odsłony owej gali. Wraz z NWO zainterweniowali oni w walce Stinga i Triple H'a i ku zaskoczeniu wielu osób NWO pomogło Stingowi, swojemu największemu rywalowi z przyszłości, zamiast Triple H'owi. Jednak jaka jest szansa na pojawienie się Hogana podczas WrestleMania 34? Możliwe, że takowych szans tak naprawdę nawet nie ma. Jeśli jeszcze tu jesteście, mam dla was wielką prośbę. Czy możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale? Dla was to tylko kilka sekund, a dla nas jest to ogromna motywacja do dalszej pracy. Po kilku dniach spekulacji sama federacja WWE postanowiła opublikować oświadczenie w tej sprawie. Cała otoczka prysła, ponieważ oświadczenie ujawniło, że Hulk Hogan ma mieć kompletnie inne zadanie niż występy w WWE TV. Oświadczenie brzmi następująco. Prowadzimy rozmowy z Hulkiem Hoganem na temat tego, jak on mógłby pomóc innym walczyć ze swoimi własnymi problemami i jak wyciągać wnioski z własnych błędów. Jednak nie podlega on obecnie żadnemu kontraktowi z WWE. Sytuacja rozwiana, jednak nadal wiele osób spekuluje na temat tego, czy pojawi się Hulk Hogan podczas WrestleMania 34. Szczególnie, że po WrestleMania HBO wyda spory materiał dokumentalny o Under the Giant, który miał wiele historycznych momentów z Hulksterem. Tak więc teraz wy dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat Hulka Hogana ponownie w WWE. Jeśli wam się film spodobał, proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na whatiswrestling.pl, gdzie codziennie znajdziecie masę newsów i ciekawe artykuły. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.